Huk to my usłyszeli taki, że aż się w domu zatrzęsło. My tu mieszkamy, no to w domu na fotelu podskoczyłam. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy zostali zawalony budynek. Odnaleźli jedną osobę, która była uwięziona pod gruzami. Wykonali do niej dostęp, uwolnili tą osobę i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Z informacji, które strażacy uzyskali od tej osoby, wynika, że pod gruzami mogą znajdować się jeszcze dwie osoby. Także tych dwóch osób w tej chwili ratownicy poszukują.